Ło! Co? Co to jest? Co jest? Nie. Nie przegramy tak gry. Ten taki agresywny chyba. Padłem! Hejka wszystkim! Tak więc, zaczynamy. Dzisiaj prosta sprawa. Będziemy próbować jak najbardziej rozszerzyć naszą wyspę. W sensie naszą piękną zieloną trawkę, której jest tutaj bardzo mało. Troszeczkę postaram się rozbudować naszą farmę. No i w końcu naprawić to bajorko, które troszeczkę się zniszczyło. Ale najpierw porozłowić jakieś jedzonko. Rybka. Żartujecie sobie. Żartujecie sobie, kość, naprawdę kość. Kitek, nie masz szczęścia, jeżeli chodzi o rybki. Dobra, zaczynamy w tym momencie zdobywać pozostałe rzeczy przed tym, jak nas potwory troszeczkę... A, proszę iść sobie stąd. Pajączka potrzebujemy, bo potrzebujemy właśnie nici z niego. Po to, żeby zrobić nasze eleganckie łóżko, brakuje nam jeszcze tylko 4 nici. Dzisiaj pora stworzyć portal właśnie do naszego netheru. Żeby stworzyć portal, potrzebujemy przede wszystkim dużej ilości drewna. Lecę zebrać szybko piasek po to, żebyście wy nie czekali. I lecimy dalej. Oczywiście miałem to zrobić w międzyczasie, ale nie było kiedy, panie creeperze, proszę sobie tutaj dać mi... Wow, co ty zrobiłeś? O, przynajmniej patyczki dostałem. Dobra, to ja tu schodzę na dół. Kolejny dzień w nudnej kopalni piachu, tak więc no niestety nie będę was tym zanudzać, ale tak jak widzicie, no piasek sam się, można powiedzieć, zbiera, a ja w tym momencie zbiorę sobie troszeczkę tych staczków, no i polecimy dalej, tak więc pora zwiedzić nasz nether w końcu, po to, żeby w końcu przejść tą grę. Okej, nazbierałem już piasek, tak więc nie zanudzałem was tym. Widzę, że Stasiek z Aśkiem cały czas sobie tutaj siedzą, muszę tutaj w końcu tą barierkę zrobić. Pora kupić troszeczkę trawy, bo myślę, że to będzie najważniejsze dla nas, czyli tak, żeby kupić troszeczkę trawy, ja bym proponował na początku to. Mam trochę patyków, mam cały stack, to super, idealnie. I sobie w tym momencie możemy pić sadzonka. Jedna sadzonka nam wystarczy w tym momencie. Ja tą sadzonkę... Wow, przystańcie! Ja nie mogę, jakie agresywne. Najgorszy problem, jaki mam na razie, to jest właśnie z jedzeniem, tak więc musimy sobie tutaj tą farmę naszą troszeczkę powiększyć. Ale teraz pora na to, żeby właśnie wykopać tutaj większy teren. Ja myślę, że troszeczkę to powiększymy. Tutaj nie będziemy ruszać, ja bym to sobie obudował. Nie będziemy pozbywać się tej plaży, bo ona bardzo ładnie tu wygląda. Ale myślę, że tutaj możemy spokojnie zrobić właśnie taką fajną ścieżkę. O, nie, ja nie mogę mieć łopaty, zapomniałem o tym. I myślę, że coś takiego będziemy tutaj obudowywać, no i przede wszystkim potrzebujemy troszeczkę pochodni, żeby w nocy nam się tutaj nic nie respiło. Okej, czy to będzie wyglądać ładnie? Myślę, że jak to jeszcze pociągniemy tą, ten piasek, to będzie naprawdę, naprawdę sztos. Chcę mieć tutaj taką ogromną, po prostu jakby powiedzieć, sawanę, to się nazywa sawanna chyba. Kolejny kawałek polanki, można byłoby to powiedzieć. I teraz pora posadzić tu właśnie nasze pierwsze... Wow, ale szybko rozrosło, naprawdę mega. Dobra, pora w tym momencie posadzić nasze drzewko i potrzebujemy oczywiście do tego mączki kostnej. Wow, serio nie urosło to drzewo? No, troszeczkę niefajnie. Czy mamy jeszcze troszeczkę mączki kostnej? Mamy. No, powiem wam, że jeżeli to tak będzie wyglądać, będziemy potrzebować dużo więcej sadzonek. Okej, teraz najważniejsze, żeby nam wypadła sadzonka z tego. Nasza farma też się powoli rozrasta. Jest. Wow, raz. 2 sadzonki jeszcze dodatkowe. No i pora jak zwykle zebrać troszeczkę patyczków, ponieważ w międzyczasie, kiedy czekamy na wyrośnięcie naszych pięknych sadzonek, no, niestety trzeba pracować. A tu widzę, że jest coraz ciężej. Pasowałoby też oświetlić naszą wyspę troszeczkę bardziej i zebrać w końcu jedzenie, ponieważ cały czas... O! Znowu możemy zrobić jeden chlebek, no. Ta farma zboża bardzo się nam przydaje, tylko że jest jeszcze naprawdę tyci. Mam nadzieję, że uda się jeszcze powiększyć troszeczkę... O, super. Dobra. Pora ściąć drzewa i mieć nadzieję, że wyrośnie więcej. W sensie dostaniemy więcej naszych pięknych sadzonek. Proszę do mnie nie strzelać. Proszę... O, chyba dostałem łuk. Wow, super. Ten uzbrojony na mnie. Przynajmniej trochę jedzonka dał. Dobra, zbieramy dalej nasze drzewko, ponieważ drzewko jest teraz dla nas najważniejsze. 24 bloki to jest jakby jedno wiaderko lawy, a potrzebujemy ich aż 10. Czyli ja w tym momencie sobie biorę się do roboty. Mam nadzieję, że szybko mi się uda to zebrać, bo troszeczkę mi to czasu zajmie. Więc ja już wam w tym momencie nie zanudzam i widzimy się, mam nadzieję, już przy nederze. Dawaj kości! Wielka walka! Dobra, udało się. Potrzebujemy mimo wszystko jeszcze więcej trawki. Wow. Fantomy! Ojeju. Ja nie mogę, nie da się wyjść. Co tu się dzieje? Chyba muszę się położyć spać, bo to naprawdę ja nie mogę, jak to mega denerwuje. Nie wiem, powiem wam, że nie spodziewałem się, że może mnie to tak po prostu irytować. No ale co zrobicie? Dobra, ja przepalam sobie jeszcze więcej piasku tutaj, ponieważ potrzebuję tego piasku do jednego mojego projektu, który właśnie wam chciałem pokazać, ale niestety chyba nie wyjdziemy aż się... O, dobra, zaczęły się w tym momencie już powoli palić, to będzie troszeczkę spokoju, a my dalej nie mamy właśnie jedzenia, bo największy problem jest to, że u nich nie da się kupić żarcia. Ej, właśnie, możemy kupić
cukier, a z cukru, co można robić z cukru? Z cukru można chyba robić ciastka i ciasta. Dobra, pora posadzić więcej troszeczkę tych drzewek. No powiem wam, że naprawdę już tutaj rozrosło to wszystko, ale ładna polanka już się powoli tutaj robi. Naprawdę, taki lasek można sobie tutaj zbudować. Ja go potem przeniosę, ale na razie potrzebujemy sadzonek. Dobra, jeżeli sobie wejdziemy tutaj, tu właśnie przepala mi się nasze piękne szkło. Już wam pokazuję, do czego potrzebujemy właśnie naszego szkła, bo nasze szkło jest nam mega, mega potrzebne do naszego projektu, gdzie widzicie, wybudowałem już małą naszą ścieżkę po to, żeby właśnie obudować naszą całą dziurę tutaj szkłem. Uważam, że będzie to naprawdę mega wyglądać. Zobaczcie, taka dziura tutaj na sam dół i tutaj będziemy mogli sobie ewentualnie zrobić później jakiś domek czy coś takiego. Więc ja już po prostu tutaj przy okazji sprawia to, że możliwe, że nie spadnę na dół jak jakiś nubek, więc naprawdę to może mi dużo razy pomóc. Czyli tak, ja bym tutaj sobie odciął i tu gdzieś zrobimy sobie zaraz wyjście, tylko potrzebujemy jeszcze zrobić naszych drabinek. W sumie drabinki robi się z patyków, więc ja w tym momencie zbiorę tych patyczków na szybko i przy okazji zbuduję sobie drabinę. Czemu ten dirt tu stoi? O, dużo lepiej. Nie wiem, czy aż tyle będzie nam potrzebne. Może ze ponad stack sobie na wszelki wypadek skraftujmy. I w tym momencie pora na następne, znaczy my możemy sobie coś skraftować, co mega nam się tutaj przyda. To raczej nie. Wiem, co możemy zrobić właśnie z żelaza, ale potrzebujemy do tego dyni, której też nie możemy zdobyć. O, jedzonko! Nie widziałem tego. Dobra, rybka do pieca. Bo jestem tak głodny, że nie mogę biegać już i powiem wam, że ciężko się żyje na pustyni. Wbrew pozorom, naprawdę jest to mega ciężkie pod względem jedzenia. Czy tam kość lata? Tam była kość. O, i żarcie z zombiaka. Obrzydliwe jest to żarcie, naprawdę. Ciągle po prostu co zjem, to i tak jestem zaraz głodny z powrotem. Nie widzę tutaj dalej żadnych kości. Ale o, wiem, co zrobimy. Przecież kości możemy sobie zrobić tak. Myk. Dobra, kolejny chlebek i przy okazji posadzimy kolejne nasionka, super. Szkło dalej nam się przepala, pozostaje nam zbierać tylko i wyłącznie drewno. Ja polecę się przebiegnę, może znajdę jakieś kości, co nam strasznie przyspieszyło w tym momencie pracę. Tylko pytanie, czy w ogóle te kości jakieś tutaj znajdziemy, jak coś to będę zbierać patyki. 24, dobra, sprzedajmy u niego i zobaczmy, jak dużo będzie w stanie nam wykraftować. I teraz tak, ja bym zrobił sobie tutaj portal. Żeby zrobić portal, potrzebujemy lawę, czyli tak, jedna lawa i druga lawa. Wystarczy, że to zalejemy w sumie wodą. Dobra, super. Czyli mamy już dwie podstawy. Teraz pora wylać lawę w tym oto miejscu. Dobra, udało się. O, super. W tym momencie pora wylać tutaj i tutaj. Brakuje nam 6 wiaderek. Tak więc ja biorę się za kopanie drewna, w sensie zbieranie drewna. O, super. No ja nie mogę. Jakbym po prostu poprosił przy okazji, to nam przyspieszy na pewno. Biorę i zbieram resztę. O, jest niebezpiecznie. Ale potrzebujemy patyków. Gdzie z patykiem na mnie? O, dał patyka przynajmniej. Dobra. Powiem wam, że powoli nie mam już miejsca. Tyle się tych drzew naryspiło tutaj. Super. Brakuje nam ostatniego wiaderka w tym momencie. I naprawdę sobie mega dobrze z tym poradziłem. To wow, tu jest za dużo potworów. Może byśmy poszli w tą stronę. Do dołu. Pająk! Pająk! Chodź tu. Dwie nitki. Super. Niebieskie łóżko gotowe. Troszeczkę nie wiem, czy się będzie trzymać, ale pora w tym momencie iść spać. O nie, potwory są niedaleko. Zombiaki, no, przeszkadzacie mi. Dobra, no niestety, ale nie jest tak źle. Nie mi się... Ło! Co? Co to jest? Co jest? Nie przegramy tak gry, dobrze. O matko, ja nie mogę. Co to było? O, ten taki agresywny chyba. Padłem! Dobra, wiecie co, no niestety, tak jak widzicie, będziemy musieli dzisiaj skończyć ten odcinek, gdyż i zostaliłem tutaj napadnięty przez dużą ilość zombiaków. Tak jak powiedziałem, jeżeli padnę, musimy, teoretycznie powinniśmy skończyć serię. Piszcie, czy chcecie następny odcinek właśnie z tej serii. Nie spodziewałem się, że ten zombiak z mieczem będzie aż tak potężny. Przestańcie mnie gonić. Tak więc widzicie, że jest naprawdę mega ciężko. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Widzimy się jutro. Nie! Wow!